Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku mojego projektu o wszystkich utworach Fryderyka Chopina. Dzisiaj mam dla Państwa kołysankę. Brochsers, opus 57, utwór, który trwa zaledwie 5 minut, a tak naprawdę komponowanie, wykańczanie, dopieszczanie szczegółów zajęło Chopinowi bez mała rok czasu, nawet więcej. Ja zawsze daję ten utwór jako przykład takiego dążenia do perfekcji, do ideału. Chopin jako kompozytor, który nigdy nie jest do końca zadowolony z tego, co ma i zwleka z wydaniem dzieła, które niewątpliwie musiało mu się bardzo podobać. Jestem o tym przekonany, bo wydaje się, że tego typu kompozycja to jest coś, w czym Chopin czuł się najlepiej, a ponieważ jej istotą jest improwizacja, jest zmienianie motywu, pokazywanie go, upiększanie go, pokazywanie go z różnych stron. To jest istota i właściwie w tym utworze nie dzieje się nic więcej. Utwór jest arcydziełem najwyższej próby i chyba najpiękniejszą kołysanką w ogóle w historii muzyki. Oczywiście to jest bardzo odważne stwierdzenie, ale ja tak uważam. Oczywiście subiektywne stwierdzenie. Utwór, w którym Chopin wzniósł się na wyżyny swojego talentu. Ciekawa rzecz, jak w ogóle to dzieło powstało, czytamy w książce profesora Tomaszewskiego pod tytułem Chopin, człowiek, dzieło, rezonans. I tutaj profesor Tomaszewski pisze, że pierwszy szkic Berceuse już z 1843 roku w Noain powstał, został przechorowany przez rodzinę Pauliny Viardot, a więc śpiewaczki, która często śpiewała utwory Chopina. I okazuje się, proszę Państwa, że za bezpośredni impuls skomponowania tego dzieła uważa się urzeczenie Chopina osobom półtorarocznej córeczki Pauliny. Córeczka miała na imię Louisette, która, jak pisała George Sand, i tutaj cytat, swym tańcem, śmiechem i szczebiotem rozbroiłaby wszystkich Chopinów świata. Z właściwym sobie humorem George Sand w ten sposób opisała tą dziewczynkę. Niewątpliwie Chopin, który, jak wiemy, najczęściej w humorze dobrym nie był, przy kontakcie z półtorarocznym dzieckiem na pewno go odzyskiwał, bo któż by go nie odzyskał? Energia dzieci jest w ogóle fascynująca, uzdrawiająca i no nie sposób jest trwać w jakimś stanie takim depresji przy dziecku, które w ogóle nie rozumie, co to jest i nie chce rozumieć, prawda? Bo jego naturą jest zupełnie inny rodzaj aktywności i nieustanny ciekawość życia, radość życia i ta energia, którą właściwie powinniśmy się wiele uczyć od dzieci. Myślę, że Chopin urzeczony tym właśnie napisał. Tworzył ją ponad rok. Pierwszy tytuł w ogóle tego utworu to nie było Berceuse, kołysanka, tylko warianty. Warianty, czyli opcje, wariacje. Właściwie powinniśmy powiedzieć muzycznie wariacje, bo to są tak naprawdę wariacje. Jedyne wariacje, które napisał Chopin w późnym okresie swojej twórczości, bo Chopin już do formy jako takiej muzycznej wariacji nie wracał po swoich takich, rzekłbym, młodzieńczych próbach, o których będę oczywiście opowiadał pod koniec roku. Czym są w ogóle wariacje? Bardzo krótka dygresja do formy, ponieważ myślę, że warto wiedzieć. Na pewno wielu z Państwa wie, ale być może niektórzy z Państwa nie wiedzą dokładnie. A wariacje to jest po prostu forma muzyczna stosowana już w klasycyzmie, nawet właściwie wcześniej.
której istotą jest to, że rozpoczyna się tematem. Temat nie zawsze musi być oryginalny kompozytora, może być wzięty z melodii ludowej, z melodii innego kompozytora. Bardzo często to się stosowało. Jakaś popularna melodia jest pokazana na początku, a następnie, w zależności od tego, ile kompozytor ma weny twórczej i ile potrafi wymyśleć wariantów, albo chce wymyśleć wariantów, to tyle pokazuje jeden po drugim. I teraz istotą wariacji jest to, że temat, on jest bazą, a więc, i tu powiem Państwu tak najprostszymi słowami, jakimi się da. Jeżeli byśmy ten temat śpiewali sobie, to się musi zgadzać w każdej wariacji. Czasem się zdarza, że niektóre wariacje są na przykład w tempie wolniejszym, na przykład połowę wolniejszym, jedna z wariacji zazwyczaj, albo w tonacji molowej. Tak czy inaczej, gdy śpiewamy temat połowę wolniej, to dalej się wszystko musi zgadzać, a więc harmonie są te same, czasami delikatnie zmieniane, ale właściwie powinny być te same. Melodia musi być gdzieś ukryta. O, to jest właśnie istota. I tu będziemy mieli w tym utworze. Jako przykład znalazłem bardzo urocze, wspaniałe wariacje Wolfganga Amadeusza Mozarta, który uwielbiał pisać wariacje na temat powszechnie znany, i chciałbym pokazać po Państwu jakby istotę, o co chodzi w ogóle w upiększaniu melodii. Temat każdy zna. Prawda? I potem dalej. Powiem drugiej frazy, już może nie będę grał, żeby to zrobić jak najkrócej. I przejdźmy do Chopina. Ale to był temat, prawda? I oczywiście znane. I teraz wariacja numer jeden. Te wariacje wchodzą po sobie bez przerwy. Pierwsza wariacja. Zamiast tematu mamy coś takiego. I tak dalej. To jest, prawda, zamiast tematu mamy. Tak. To jest pierwsza wariacja. Druga wariacja to jest taka, że na przykład lewa ręka tutaj ma coś akurat do grania. Nie będziemy mieć BSS, ponieważ BSS lewa ręka ma zupełnie inne zadanie. Kołysanka, a więc ma rozkołysać. Trzecia wariacja, zamiast melodii mamy coś takiego. I tak dalej, i tak dalej. Właściwie no, nie będę grał Państwu wszystkich wariacji, bo jakby to nie jest temat na ten utwór. Ale tak pomyślałem, że może to być ciekawe, żeby w ogóle zobaczyć, jak Chopin będzie robił wariację, ponieważ ten film właściwie na tym będzie polegał. Oczywiście, utwór napisany jest po to, aby ktoś zasnął, prawda? Chopin decyduje się na wspaniały zabieg takiego, powiedziałbym, zahipnotyzowania dziecka czy słuchacza w bardzo prosty sposób. Otóż lewa ręka ma przez praktycznie cały utwór tą samą grupę rytmiczną i te same dźwięki, które imitują bardzo w wspaniały sposób jakby kołyskę, kołysanie w jedną, w drugą stronę, albo prawda, hipnozę. W każdym razie mamy lewą rękę i stop. I ten stop to jest moment, w którym coś się zatrzymuje na górze, prawda? Więc mamy jakby w prawo, w lewo. W prawo, w lewo. I proszę sobie wyobrazić, że tu się nie będzie nic zmieniało. A więc można by rzec nudne. Właściwie grając tak przez 5 minut, każdy by zasnął. I do tego mamy, proszę Państwa, melodię, która jest tematem. Ja teraz zagram Państwu ten temat. Ten temat ma zaledwie 4 takty. Problem pojawia się w liczeniu wariacji. Przy czym powiem tak, no oczywiście, właściwie mógłbym ten film, znaczy film, mógłbym powiedzieć teraz, że i tak sam tak zresztą trochę uważam, że utwór ten jest tak wspaniały, piękny, tak
taki, jest takim masażem dla naszego wnętrza, że właściwie wystarczy go słuchać. Nie trzeba wnikać głębiej w jego strukturę, analizować, rozumieć, bo on po prostu powinien spowodować, że się uspokajamy i cieszymy się tym, co słyszymy, chłoniemy to wszystkimi zmysłami. I tak właściwie powinno być. Ale z racji tego, że tworzę analizy, a więc filmy o wszystkich utworach, one są przeznaczone dla osób, które chcą wiedzieć coś więcej, które chcą w jakiś sposób może wniknąć w umysł Chopina, jak to pisał, w istotę utworu, prawda? A niekoniecznie mają wiedzę, żeby to zrobić same. No stąd właśnie pomysł na te filmy, to jednak ja ten utwór teraz właśnie zanalizuję. Mam nadzieję, że ta analiza nie odrze go, że tak się wyrażę, z tego piękna, tylko w jakiś sposób nawet może wzbogaci. Mam taką ogromną nadzieję. A więc teraz zagram dla Państwa właśnie temat. Temat, który wymyślił Chopin jako temat wariacji. Koniec, koniec, proszę Państwa, koniec. Lewa ręka, tak jak powiedziałem, cały czas taka sama, idealnie pasuje do tematu, który właściwie krąży wokół, on nie ma napięć za bardzo tutaj. Tu w tym utworze istotą jest to, że nie ma być napięć, prawda? Bo napięcie już powoduje, by powodowało u wrażliwego dziecka no jednak takie uczucie, że napięcia, tak? Takie uczucie jakiegoś oczekiwania na coś, czegokolwiek takiego, co nie pozwala zasnąć. A tutaj chodzi o to właśnie, żeby zasnąć. A więc jeszcze raz sam temat. I teraz mamy jednostajne. Stop i druga faza. I tu jest koniec. Cztery takty. Jeśli ktoś bardzo chce, na przykład ma taką ochotę, żeby sobie, możecie Państwo spróbować, słuchając tego utworu, policzyć wariacje. Ich jest, niektórzy piszą, że 15, niektórzy, że 17. Wszystko zależy od tego, co liczymy za wariacje pod koniec utworu zwłaszcza, bo tam się już pojawia taka koda, jakby takie zakończenie bardzo improwizacyjne. W każdym razie, jak liczyć wariacje? No, słuchając tylko prawej ręki, dla osoby, która nie jest muzykiem, wydaje się to praktycznie prawie niemożliwe. Więc tutaj ja daję taki klucz, że tak powiem, do słuchania, aby słuchać ręki lewej i sobie wyliczyć, ponieważ jeżeli mamy cztery takty, to lewa ręka... Stop. Drugi raz. Trzeci raz i czwarty raz. I tak można sobie liczyć. To właściwie może być, ja tak sobie myślę, gdybym ja nie był muzykiem, gdyby mi ktoś coś takiego powiedział, to ja bym był zachwycony, bo po prostu bym ozłocił tego człowieka, że tak, faktycznie, jak będę liczył sobie lewą rękę i będę aktywnie słuchał i będę bardzo taki skoncentrowany, to się nie zgubię i będę mógł sam te wariacje rozpoznać. Ponieważ one są tak wspaniale napisane, proszę Państwa, że one wchodzą jedna w drugą, ale jednak jest tam bardzo wyraźnie ten temat, który można cały czas śpiewać. Więc myślę, że ta wskazówka naprawdę może być bardzo ciekawa dla Państwa. Dzisiaj właśnie skupię się na tym, jakie pomysły Chopin miał. Jestem przekonany, że Chopin miał tych pomysłów dużo więcej. Że ciągle wymyślał nowe, dlatego trwało to ponad rok, bo on po prostu jak usiadł i zagrał tą melodię, tak naprawdę mógł siedzieć i mógł grać wariacje na temat tej melodii godzinami i nie powtarzać żadnej. Ponieważ taki to był umysł, taki to był fascynujący człowiek z taką wyobraźnią, z możliwością zmiany krótkiego tematu i upiększania go w taki sposób. Napisał Chopin utwór na pewno dla siebie, włożył go też w repertuar, grał go na wielu koncertach, zachwycając absolutnie wszystkich.
Uważam, że jest to utwór najbardziej pisany pod siebie, jeśli chodzi o Chopina. Chopin tutaj mógł wypowiedzieć, wykazać się z tym, czym najbardziej lubił, więc graniem, cieniowaniem delikatnym, cichego dźwięku, piano, piano pianissimo, mezzopiano, takie wszystko, subtelne różnice, zmiany kolorów, jednocześnie też dobra technika. Ten utwór jest bardzo trudny do grania, pomimo tego, że temat jest tak prosty. W dalszej części, proszę Państwa, będziemy mieli, będę o tym mówił jeszcze, będziemy mieli bardzo, bardzo szybkie przebiegi, jak w etiudzie, jednocześnie w dynamice piano pianissimo, bardzo delikatnie. Jak pisze zresztą Ferdynand Hessing, bardzo mi się spodobało to ten opis, proszę Państwa, że utwór ten jest, ta Berceuse, kołysanka, malowana jest najdelikatniejszymi farbami, jakie można znaleźć na fortepianowej palecie. Jakżeż piękne stwierdzenie. Ta książka naprawdę mnie nieustannie inspiruje i zachwyca. W palecie barw fortepianu znajdujemy najdelikatniejsze farby. Swoją drogą, jak już jestem przy tej książce, czytamy w niej również. Nie ma i nie może być dwóch zdań. Wszyscy się godzą na jedno, że ze wszystkich kołysanek, w jakie zresztą obfituje literatura muzyczna, ta jest najpiękniejszą, pisze Ferdynand Hessing. A więc tu się zgadzamy. Najpoetyczniejszą, pisze dalej. Jest to jedno z najbardziej skończonych arcydzieł Chopina. Nic dziwnego, skoro pisał je tak długo. I szczyt misternej faktury, którą można porównać chyba z subtelnością najdelikatniejszych koronek brabanckich. Wzór sztuki muzykalnego zdobnictwa. A więc wszystko to, co Państwu już mówiłem. Ale koniec już rozmowy, bo tak bardzo ja to robię troszkę celowo, bo chcę jakby jeszcze wzmóc apetyt na muzykę. Tak, abyśmy teraz jeszcze bardziej głodni cieszyli się nią. I może tak, może ja zagram dla Państwa to najpierw to Berceuse w całości, jednocześnie mówiąc, gdzie mamy wariacje po kolei i spróbujemy je wspólnie policzyć. Najpierw dwa takty wstępu kołysankowego. Teraz temat. Wariacja numer jeden. Wariacja numer 3. Wariacja numer 4. Wariacja numer 5. Wariacja numer 6. Wariacja numer 7. Wariacja numer 9. Wariacja
Wariacja numer 10. Właściwie to już jest koniec. Nie ma więcej wariacji, a więc jest 15 wariacji. Tak, ja od początku uważałem, że to jest wariacji 15, ale przeczytałem właśnie w Hesiku chyba właśnie, że on użył, tak, on napisał 17 powiewnych wariacji. Cóż, pomyłka. To na pewno jest pomyłka. Tu się żadną miarą nie da się 17 wariacji wyliczyć. Przyznają Państwo, nie jest to łatwe. Liczenie nie jest łatwe. Tak samo powiem, że dla mnie granie i liczenie jednocześnie nie jest łatwe. Ja oczywiście w trakcie wykonywania tego nie robię. Żaden pianista tego nie robi. Natomiast to służy tylko temu, żebyśmy wiedzieli, jak utkany jest ten utwór. Jak jest namalowany. A teraz proponuję jeszcze raz przejść każdą z tych 15 wariacji po kolei i króciutko zobaczyć, co też w niej Chopin wymyślił, jaki sposób ten temat ukrył. Jak mówię, głównym problemem tego utworu jest to, aby ukryć wszystkie problemy jakieś techniczne, właśnie, bo nie skończyłem tej myśli. Wiecie Państwo, dla pianisty granie bardzo szybko i bardzo cicho to jest chyba najtrudniejsze, bo jak gramy bardzo szybko i głośno, no to jest to jeszcze do wyćwiczenia, znaczy w sensie wszystko jest do wyćwiczenia, ale jest to jakoś łatwiejsze, bo palce są głęboko osadzone w klawiaturze, można tak mocno grać, jakby szybkie tempo idzie w parze z głośnym dźwiękiem. Natomiast tutaj mamy wyższą szkołę jazdy, tutaj mamy bardzo szybkie przebiegi czasami, mamy dwudźwięki, podwójne nuty i tak dalej, a jednocześnie musimy grać bardzo cicho, czyli tutaj już trzeba mieć precyzję, no nie wiem, zegarmistrza, chirurga. Precyzja musi być tak wielka, tutaj nie ma miejsca na pomyłkę dotykową, bo od razu wyskoczy jakiś dźwięk. Od razu gdzieś zaburzy się ta tafla, jeziora w bezwietrznej pogodzie. Jakbyśmy kamyk wrzucili, tu nie może być żadnego kamyka w tej wodzie. Ona musi być jak lustro. To musi być tak przejrzyste, żeby dziecko spało, prawda? A więc jeszcze raz temat. I teraz wchodzi drugi głos od dołu i mamy, proszę Państwa, pierwszą wariację, której istotą jest polifonia, a więc to, co Chopin uwielbiał w tym czasie, kiedy komponował, był w tym okresie twórczości, już bardzo zainspirowany Bachem, wiele utworów polifonicznych, co już znamy z ballad, z późnych mazurków. I tutaj mamy, proszę Państwa, dwugłos, zaraz zagram dwoma rękami. Lewa dolny głos, prawa górny, proszę posłuchać.
przepięknie napisany utwór. Melodia, fragment. I dotąd. I teraz tak, tutaj to jest bardzo ciekawe, bo te dwie melodie, one się zgadzają rytmicznie, natomiast nie zgadzają się melodycznie. Co to znaczy? Gdy będziemy mieli film już wkrótce, bardzo szybko, o Barcaroli, to tam również przez cały czas będziemy mieli praktycznie dwugłos, dwie osoby, ale one się będą znakomicie zgadzały ze sobą, ponieważ to jest utwór o miłości, idealnej, pięknej, wspaniałej, a więc to tam się osoby zgadzają. Jeśli jedna idzie w prawo, druga też idzie w prawo, jakby się trzymały za ręce. Jeśli jedna idzie w lewo, druga też idzie w lewo i tak dalej. Tutaj mamy zgoła coś innego. Te melodie się właściwie nie zgadzają, bo gdy jedna, na przykład tutaj, w prawo idzie, czyli do góry idzie, a ta idzie na dół. Razem brzmi. Znów tutaj. Teraz mamy bardzo ciekawą rzecz, tutaj. Do góry, do góry, do góry, a ten drugi głos. Na dół, na dół, na dół. Na dół, na dół, na dół, do góry, do góry. Ale co się wspaniale zgadza, proszę Państwa. Znów, górny głos do góry, do góry, do góry, do góry, dolny, na dół, na dół, na dół. Zagram to Państwu jeszcze raz w wolnym tempie, posłuchajmy. Mam lepszy pomysł, bo to może być problem do słuchania. Zagram dolny głos oktawę niżej, a więc te same dźwięki, ale oktawę niżej. Wtedy usłyszymy to idealnie. Czas jakby nie zgadzają się. Może tata się nie zgadza z mamą, o której godzinie dziecko powinno iść do łóżka. Taki żart mi się tutaj skojarzył. Oczywiście to jest ciekawe, bo dalej jest jeszcze większa kłótnia tych dwóch melodii. W drugiej wariacji, pójdźmy już dalej, potem zagram je dwie, ona jest jakby połączona jedna z drugą. Ta druga wariacja jest jeszcze głębszą kłótnią dlatego, że on, czyli tata, drugi głos, dolny głos, wchodzi pomiędzy górny. W górnym będziemy mieli cały czas melodię, natomiast w dolnym będziemy mieli coś bardzo pomiędzy. Już rytmicznie się będą też nie zgadzały. Nie tylko melodycznie, ale również rytmicznie. Proszę posłuchać. Jeszcze raz, od tego. I teraz zacznie się. Uwaga, tutaj. No i wreszcie zapanowała zgoda. Po dwóch pierwszych wariacjach zapanowała tutaj zgoda. Czy to było słychać? Zagram to jeszcze już te dwa ostatnie takty, gdzie to się ta kłótnia jest większa. Oczywiście w momencie tak samo jak wcześniej, a więc lewa ręka zagra oktawę niżej. Dobrze, i teraz zagram Państwu dwie pierwsze wariacje w całości. A więc dwugłos. Cały czas słyszymy my oczywiście główną melodię w górnym głosie. Dolny głos tylko ją wzbogaca. Dobrze, idziemy do wariacji kolejnej, numer 3, która to wariacja, ja ją nazywam wariacją z ukrytym tematem. Otóż Chopin, tak naprawdę istotą tej wariacji jest to, że powtarzany jest cały czas jeden dźwięk dokładnie w rytmie tej melodii, którą mieliśmy. Proszę Państwa,
Państwa, naprawdę to jest napisane w nutach, tak właśnie na dole jest, ale do tej jednej nuty na dole Chopin dodaje takie malutkie, my to nazywamy przednutkami. Ja już kiedyś to Państwu pokazywałem, zrobię to ponownie. Takie malutkie nutki tutaj są napisane, o te. I one cały czas, proszę, jak to zobaczę, to pięknie wygląda tutaj. Na dole to jest jedna cały czas uporczywie powtarzana nuta, na górze ten, i w tych przednutkach tylko jedna z nutek, środkowa. Przednutki oznaczają, że gramy je bardzo krótko i lekko. I przed nutą, jak z nazwy to wynika. W środkowym głosie tej przednutki jest ukryty temat, proszę Państwa. Ukryte jest... A więc jak to brzmi? Proszę posłuchać. Dobrze, i kolejna wariacja czwarta, fascynujące, prawda? Wspaniałe. Czwarta wariacja polega na tym, że prawa ręka zaczyna po prostu upiększać w taki sposób rokoko, bym powiedział, tak jak to mieliśmy w Andante Spianato i Wielkim Polonezie na przykład, upiększać ten temat takimi girlandami szybszych wartości. Dalej w górę. I znów wracamy do dwóch głosów w następnej kolejnej wariacji. A więc jeszcze raz to zagram, jeszcze raz bez mówienia. Teraz mamy tercje, a więc dwudźwięki, już tutaj się zgadzają, ale są również w sposób taki bardzo improwizacyjny opisują ten temat. Będziemy mieli takie duże podejście tercji w drugiej części tej wariacji, która technicznie właściwie jest trudna, choć tutaj Chopin nie robi tego aż tak trudnego jak w sławnej etiudzie tercjowej, prawda? Gdzie cała etiuda jest w tercjach, w dużo szybszym tempie. Tutaj mamy to podejście właśnie. Pianiści ćwiczą, proszę Państwa, miesiącami, żeby zagrać to. Pianiści, bo ja tak samo wiele miesięcy potrzebowałem na tą etiudę, a tutaj, i tutaj, jeżeli tą etiudę się gra, to się robi proste. Jeżeli się nie gra, no to już tutaj trzeba troszeczkę powiedzieć. Posłuchajmy tej tercjowej wariacji. Wszystko, proszę Państwa, w tercjach. Jak etiuda! I kolejna wariacja. Kolejna wariacja, która jest jedną z moich ulubionych, gdzie mamy takie przerywane jakby podrzucania czegoś raz podrzucenie, raz spadanie. Tak naprawdę to jest takie zbudowane z takich strzępków dźwięków. Ja bym to nazwał takim, może takim rzucaniem płatków kwiatów w powietrze. I jeszcze jak wiatr wieje, że one tak delikatnie się... Takie branie... Wiecie Państwo, do koszyka ręki i wyrzucamy płatek. Proszę posłuchać, jak pięknie. Nazwijmy tą wariację rozrzucaniem kwiatów. Więc mamy rozrzucony i następny. Wszystko cały czas na temacie oparte. I następna wariacja, znów w tercjach. I teraz następna wariacja, a więc mieliśmy te trzy ze sobą jakby zespolone były. Tercje, były te rozrzucane kwiaty, znowu tercje. A teraz mamy trójdźwięki. Ta wariacja jest zbudowana z dwóch części, dwa pierwsze takty, to będą już nie tercje, a trzy głosy razem i to zgadzające się ze sobą, a następnie
szybszy przebieg, który znowu doprowadzi nas do wariacji kolejnej, która ma jeszcze szybszy przebieg, ale o tym za chwilę. Więc mamy, proszę posłuchać tych trójdźwięków zgadzających się ze sobą. Ja przypomnę temat. A teraz proszę posłuchać, co z tego zrobił Chopin trójdźwiękami. Jeszcze raz. Coś się dzieje ze mną. Jeszcze raz, przepraszam. Bo skupiam się na tym temacie, który jest tu ukryty, bo on jest tutaj ukryty, ale bo zaczyna się. Okej, już słuchamy. Tak, to jest jeszcze trudniejsze do grania niż tercje, tak? Bo tercje to są dwa dźwięki, a tutaj jedna ręka musi grać cały czas trzy dźwięki, czyli mamy pięć palców, trzy dźwięki, dwa palce tylko nic nie robią. A tak naprawdę nie cały czas te same, bo to się to zmienia, więc używamy wszystkich pięciu. Ja zagram to razem już rękami i proszę. Tą wariację też uwielbiam, uwielbiam ją. Jest ciąg dalszy tej wariacji. Właśnie mamy już cztery nuty. To mieliśmy już wcześniej i znów wraca Chopin do tego, że mamy cztery nuty na jedną lewej, czyli taka, 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 taka. A teraz, proszę Państwa, kolejna wariacja, to jest wariacja już etiudowa, bym powiedział, gdzie mamy już naprawdę trudne do grania przebiegi, gdzie mamy aż sześć nut na jedną nutę lewej ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 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 I do tego jeszcze ukryty temat. Który nie zgadza się rytmicznie z ręką lewą. To wszystko brzmi magicznie. Posłuchajmy tej wariacji. Etiudowej wariacji. Dotąd i ona doprowadza nas do takiego wspaniałego zjechania z góry na dół. Prawie jakby glissando. Ale to nie może być glissando, bo tutaj mamy kilka czarnych klawiszy, więc to się nie da zrobić jednocześnie glissanda na białych i czarnych. Więc trzeba to zagrać palcami, ale musi to brzmieć jakby... Jakby to było glissando. Takie pasażyczki, jakby kwiat się otwierał znów. Dobra, to jest kolejna wariacja i druga część tej wariacji to są znów takie girlandy spadających szóstek, czyli po sześć nut na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To zagram to Państwu samą prawą ręką. No jak etiuda właściwie. Tego typu technikę Chopin użył w etiudzie tak amol, tak zwanej wielkiej, w tej grze. Gdzie mamy właśnie... Mamy po 6 nut na nutę lewej i to jest dokładnie to samo, tylko właśnie w tej etiudzie amol mamy wszystko forte, głośno, więc gramy na całego. Tutaj to wszystko musimy stonować, czyli tak jak powiedziałem, precyzja. Jak najciszej się da, żeby to było takie bardzo pastelowe. Niesłychanie trudne do grania. I po tej właśnie wariacji mamy już uspokojenie, sostenuto, a więc troszeczkę wolniej i wracamy do jakby do charakteru tematu, choć tematu już nie słyszymy, ponieważ ta melodia jest upiększana. Proszę posłuchać. Mamy pierwszą frazę, jakby odpowiedź na nią. I teraz wariacja tej pierwszej frazy. Wariacja drugiej frazy. I
wariacja. Znów Chopin bawi się. To do góry, to na dół. Proszę posłuchać. I odpowiedź. I znów do góry. I znów na dół. A więc to kołysanie do góry, na dół, do góry, na dół jest również ukryte w tej melodii, prawda? I po tym takim kołysaniu do góry, na dół, do góry, na dół, bardzo wszystko delikatne, jesteśmy już przy końcu utworu. I teraz dzieje się tutaj w lewej ręce coś magicznego, co podświadomość nasza, jeżeli nawet jeszcze nie śpimy, to teraz już niechybnie na pewno zaśniemy, ponieważ lewa ręka zawsze miała tutaj od początku utworu to wychylenie. A więc takie delikatne napięcie, które potem się odprężało. Czyli to, co mówiłem Państwu na początku utworu, to kołysanie. Tutaj Chopin z tego rezygnuje i zostawia nam cały czas tonikę, czyli główny akord, i już nie ma najmniejszego napięcia. Proszę posłuchać. Zamiast mamy takie coś. Cały czas. I na tym tle prawa ręka wchodzi w taką bardzo właśnie hipnotyzującą, powtarzającą się melodię. Proszę posłuchać. Na zakończenie, jak w wariacjach goldbergowskich Bacha albo w wariacjach na temat Diabellego Beethovena, powtarza się temat dla przypomnienia, ale tylko znów fragment. I wszystko zasypia. Więc wręcz nawet trudno jest nie zasnąć, grając ten utwór. Oczywiście, żartuję sobie. Myślę, że trudne to na pewno jest tak do takiego w krótkim czasie zaabsorbowania. Polecam posłuchać tego filmu kilkukrotnie sobie, jeżeli Państwo chcecie te wariacje dokładnie rozpoznawać. Polecam też słuchać lewej ręki, aby zawsze liczyć te cztery kołysania. Dzięki temu będziecie Państwo mogli rozróżnić te wariacje, ale one się też różnią charakterem, tak jak to teraz przedstawiłem. I cóż, pozostaje mi teraz życzyć Państwu dobrej nocy zagram Państwu oczywiście w całości, żebyśmy mogli spokojnie dzisiaj zasnąć. I dziękuję za uwagę i dobranoc. Właściwie dziś Chopin mówi nam wszystkim dobranoc. Thank you.
Thank you.